żyje. Witajcie na moim kanale w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, albo w niedzielę Wielkiej Nocy, jak kto woli. To dla Szymka z Łodzi. Szymuś, góry jeszcze są. Gór się nie da sprywatyzować. Lasy se mogą prywatyzować, ale gór to tak nie za bardzo. Więc ci, którzy chodzą po górach, bądźcie spokojni, nikt nam gór nie sprywatyzuje. Czym bliżej szczytu, tym bardziej śmiga wiaterek. Piękna sprawa. Dzisiaj zabrałem. Zabrałem takie ubranie, które jest przystosowane na panujące warunki atmosferyczne. Zabrałem korunię. A jak zabrałem korunię, to też zabrałem... Zabrałem też nerkę. A w nerce tak naprawdę nic więcej niż noszę na co dzień. Taka była idea w ogóle tej nerki. To jest nerka, którą tam wymieniłem, bo mój stary deuter, już chyba 6-letni, odmówił posłuszeństwa. Zepsuł się po prostu suwak w zamku. A jak wiecie, ja nerki używam na co dzień, pracując. Głównie w ten sposób, że przewieszam ją przez ramię i korzystam z niej praktycznie cały czas. No i chyba tyle odnośnie nerki. Jest to model Fjällräven. Najtańszy. To oczywiście jest portfel, jest zagrawka, są dokumenty, jest rozpałka, są nici, igła i kilka plastrów oraz lupa fresnela. Taka drobna modyfikacja tej nerki. To jest z deutera właśnie doszyte, tutaj wszyłem sobie. No i co ja tu mam? Chusteczki higieniczne, zapalniczkę, pilot od bramy, małą latarkę i klucz od samochodu chyba. Oraz długopis gdzieś tam jest. I to wszystko w tej kieszeni. Znowu przyszyty taki dynks. I tutaj mam pieniądze na dzisiejszy nocleg. Mam dopięty scyzoryk w wersji takiej horyzontalnej, w pozycji horyzontalnej. Chodzi o plecak, to jest tu 10-litrowy plecak i w obrysie tutaj mam karabinek, który może służyć jako nosidło, kije dopięte i sam plecak jest rolowany. A co wewnątrz, to za chwilę nocleg zobaczę. Będzie w chatce, więc mogłem odpuścić śpiwór, mogłem odpuścić worek do spania. Mogłem też odpuścić naczynia, no bo nie są mi potrzebne. Najważniejsze, aby zabrać odzież odpowiednią na taką wycieczkę. Tutaj mógłbym się długo rozgadywać. Drugi sezon się rozpoczyna. Nie wiem, czy to za wcześnie, czy nie za wcześnie, ale kupiłem jedną bluzę, później drugą i później kolejną. Ja to traktuję już w kategoriach sprzętu, bo to niejednokrotnie droższe niż dobry nóż, taka bluza. Ale naprawdę warto. Jest firma Icebreaker nowozelandzka. Rewelacyjna sprawa. I dzień dobry, wiosno. I takie mamy góreczki. Proszę uprzejmie. Góra się zaprzyjaźnia. Tak wyglądają dzisiaj Beskidy. Wieje, a jutro ma deszcz padać. Także powrót będzie ciekawy. Teraz co w plecaku? W plecaku przede wszystkim kurtka, która jest przeciwwietrzna i taka, której szybko nie przeleje deszcz. Dodatkowo została mi jeszcze kromka chleba, dwie butelki wody, kawałek sznurka, apteczka. W kurtce dodatkowo mam, poza papierosami oczywiście, czapkę i sznurek przywiązany, żeby czasami nie uciekł. Oraz tutaj oczywiście telefon, który teraz dla Was nagrywam. Cały sprzęt, który zabrałem. Jaka była idea tego wyjścia? Ideą tego wyjścia było złożenie życzeń znajomym. Zaraz idę na nocleg, zaraz idę na pyszny obiad. Dodatkowo
chciałem zobaczyć to, co zabieram na co dzień. Czyli takie szyjnice, co zabieram do pracy. Drugą rzeczą niestandardową są kije trekkingowe, których jeszcze nie użyłem, bo będę je używał dopiero, jak będę schodził. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, przepraszam. Proteza i futerał na protezę oraz ściereczka. Także to wszystko, co zabrałem. I zero widoków, tylko wiatr. Pokaż się. Tuśka Beskidowa. Albo Beskitowa. No, ja dotarłem, będę spał tam w dole, muszę sobie zejść do chatki. No i tyle. Wesołego Alleluja. Napiszcie, jak spędzacie święta.